teraz na mnie w prawo na tarczy, w prawo mocno na tarczy. A fajnie, nie? Jedziemy cały czas do końca. A proszę bardzo. Uwaga, cisza i akcja. Przyznam się szczerze, że o reklamie myśleliśmy już od dłuższego czasu i zgłaszały się różne firmy z bardzo ciekawymi propozycjami. Możesz troszkę zanucić, zatańczyć ze mną, tylko żebyś przerwał, więc nie za dużo czasu. Danacol akurat trafił idealnie, znalazł tutaj człowieka idealnego, dlatego nie tylko w postaci Krzysztofa Krawczyka, ale także jego menadżera. Naprawdę używam Danacolu i muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie wyniki, jeżeli chodzi o cholesterol, mam w normie. Mało tego, cholesterol całkowity bardzo mocno zbiłem w dół. Bo to jest, bo ja do serca jest przecięte to tym chodzeniem, tak? Tak, tak. I akcja. Ten ostatni raz mógł przyjść szybciej niż przypuszczałem. Stop, kamera. Zatańczysz jeszcze nie raz, jeśli się zawsze. Tak, nie za. Tak szczerze powiedziawszy, to nie bardzo dbam o to zdrowie, ponieważ nie prowadzę stabilnego trybu życia. Jestem cały czas w podróży z racji męża zawodu, prawda? Więc moje jedzenie nie jest takie, tak jakiego ja bym sobie życzyła, żeby ono było. Stop kamera. Bardzo dobrze. Mój mąż jest bardziej taki zdyscyplinowany, bo jest starszy, jest pod znaku panny, jest konsekwentny. I on jest taki tym, tą ostateczną, o właśnie przyszedł tu do mnie, prawda, że prawda, dał rzecz. Zgubiliśmy u Krzysia też parę kilo. I on, to jest bardzo ciekawe, że on je słodycze, je lody w nocy, bardzo późno. Wcale nie tak mało i on na drugi dzień czuje się dobrze i wcale na wadze nie przytyje. A ja patrząc na to, co on je, od razu mam pół kilo do przodu. Okej, akcja. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. O cholesterol dbamy, jest wysoki, trójglicerydy również, dobry i zły również zły. Kontrolujemy to co 3-4 miesiące, robiąc badanie krwi. Uwaga, cisza, ujęcie. Z panem Krzysztofem Krawczykiem pracowało mi się wspaniale. Myślę, że idealnie dobrany, jak chodzi o umiejętność jakby uzewnętrzniania emocji swoich, ale również jako człowiek, który przeżył różne rzeczy, prawda? I gdzieś ta, ja myślę, że też potroszę to zdecydowało o jego zgodzie na tą kampanię, prawda? Jeżeli się coś samemu przeżywa, to chce się o tym innym powiedzieć. I w związku z tym pewnie to ma taką wiarygodność. Nie musieliśmy nic udawać po prostu. Dlatego to tak jakoś poszło pewnie też gładko. Ja specjalnie się nie starałem, to chciałem być bardzo jakby naturalny, ale też bardzo wsłuchany w to, co mówi reżyser, bo on wie, że to jest dwie sekundy wcześniej, dwie sekundy później. Trzeba pokazać serce. I tak jak mówię teraz do Państwa, no to nie kombinuję specjalnie. Nic nie staram się wyglądać. O, coś, tylko staram się być sobą. No ja przede wszystkim prowadzę dosyć taki tryb życia, no taki, jaki pozwala mi praca. No, praca reguluje. Na szczęście koncerty, które gram, one są największym lekarstwem dla mnie. Danacol mi tylko może pomóc, dlatego bo już wcześniej zacząłem go pić, bo cholesterol to jest taki cichy zabójca, o czym wszyscy wiemy. Zawodowy smakosz musi uważać na ilość jedzenia, no i te ilości się zdecydowanie nie muszą zmniejszyć. To samo dotyczy alkoholi, no i ruchów. Ja lubię w pozycjach siedzących, głównie leżących, machać jakimiś ciężarkami, żeby mięśnie były w porządku, ale tak jak mówię, najlepszym lekiem jednak jest ciągle praca. I na tym kończymy. Dziękuję, Julia. Pięknie. Dobra.